Hej, już witajcie, jestem Krzypowska i jest ze mną Bezi. Cześć. Jesteśmy w kolejnym odcinku Terrarii, w którym spędzimy ponownie tutaj w naszym domku, ponieważ planujemy zrobić parę rzeczy, żeby ten domek stał się lepszym. Zrobimy między innymi dwie wieżyczki, które przed chwilą zaraz wam pokażemy. Wyjście tutaj, które zacznę robić. Zrobimy taki tunel, żeby tutaj z tej strony szybciej wychodzić. I jeszcze dorobię, wiecie, tutaj zrobię ten pokój większy, po prostu do statuetek, nie? Żeby, bo jak będziemy przynosili pełno tego, to od razu będziemy stawiali, a nie tam będziemy się bawili w produkcję pokoju dalej. To już zrobię wcześniej i będzie git. To ja zacznę od wieżyczki w jakiś tutaj sposób. Spok. No i proszę bardzo, NPC-te są już do chaty, przynajmniej wejdą. Chyba wpuszczę slajmy tutaj, hehehe. Chyba króliki przebrane za slajmy, chciałeś powiedzieć. A no tak. To ty latasz, Jezu, mówię, że żółwie ninja atakują, nie? I mam mana kryształ. I mam już stówę many. A mi właśnie jednej gwiazdki brakuje. Nie, króliku! Dobra, idę sprawdzić, z czego mógłbym zrobić ten tunel. Tak, oczywiście. Kurde, no tak, ja mam ten zasrany przypadek potion wypiłem jakiś. Na pewno sobie wezmę drewno. Stawiam, że drewno będzie się małymi kroczkami niedługo kończyło. Ja jeszcze trochę go jest. Wezmę, stauna wezmę i będzie git. No. Okej, ja się tak tutaj zastanawiam, jak się do tego zabrać. Powiedzmy, że to będzie dosyć taka solidniejsza. Nie wiem, wysoką czy taką niższą trochę to zrobić? Taką nie za wysoką, nie? Żeby no. To tak. Dobra, i jak na wieżę przystało, oczywiście będzie z jakiegoś fajnego materiału mocnego. Pewnie z jakiegoś kamienia czy coś. Idę zobaczyć do magazynu, jakie mamy tam rodzaje. Wziąłem cały kamień w przypadek. Czekaj, ci zaraz dam trochę kamienia. Nie, czekaj, ja zobaczę, co tu innego mamy. No, ja to się tam. Ice block, można coś z tego zrobić? No, można budować z ice'a, nie? Tylko kurde, jak to będzie ten. Idę zobaczyć, jak te klocki z tego wyglądają. Czy moglibyście przestać mi otwierać i zamykać drzwi NPC-ty głupie? No tak, one przecież nie potrafią skakać przy nas, no zapomniałem. Zapomniałem, że one nie potrafią. Się. Nie wiem, idę zobaczyć, jak to wygląda, bo nie mam najmniejszego pojęcia. Ice brick. Quick, tym stąd idzie. W ogóle nie ma mobków, nie? Żadnych, ale zawsze nocą były zawsze zombiaki chodziły, a tak no. Ostatnio, nie? A czy dlatego, że my mamy tak to dziwnie zrobione, nie? Że oni muszą zaskoczyć tutaj podejść pod górkę i pewnie dlatego nie respią się. A co dobrą kampę mamy, nie mamy kłopotu, chociaż zawsze mniej silveru i wszystkiego, nie? A czy wiesz, ostatnio jak tutaj był Blood Moon, to wiesz. Mieliśmy Blood Moona, nie? No. No i co? Dobra, dalej już nie kopię, tyle starczy. To będzie ładnie ze stołna. Kobieto, odejdź. Cię nie prosił, żebyś tutaj podchodziła. Jeszcze platform muszę dorobić, bo mi brakło. O nie, mam jeszcze kilka, dobra, dyszka powinna starczyć. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. Właśnie, można jeszcze robić przecież z tego. Zrobię zaraz szyby. Nie no, nie wiem. Nie no, szyby, nie, masz. Nie no, szyby tam. No kurde, patrz, widzę, otworzył chat jeden. Durian, no i dureń, no. Durian to durian jest. Czemu ty wychodzisz na zewnątrz? Chcesz zostać z pożarty, chłopie? Czy tobie jest życie niemiłe? Trzeba jakieś inne kaktusowe, to nie tyknie, bo się pokuje.
No kiedyś się w Terrarii jeszcze na te kaktusy wpadało i że się na nie, o nie się kuło, pamiętasz może? No, pamiętam. Trzeba było je rozpalać. No jeszcze były takie narośla jakby na ziemi, że jak wszedłeś to też ci demeczy zadawało. No. Nie wiem czy jak to się tam nazywało. Jakieś winorośla, nie wiem. No coś takiego było. Dobra. Proszę bardzo, mamy piękną wyjściówkę z chaty. Masz ten kamień? Mam. Kop z niego trochę. Czekaj, dobra. Ile mniej więcej chcesz? Mam 800. Dam ci połowę. Nie, no jest, dobra. Kilka sztuk chciałem, ale nieważne. Dobra, to masz 300. Cię. A, przecież na dole mamy. Myślę, że w następnym odcinku już nie będziemy nic budować, bo chyba już będzie wszystko gotowe raczej. No, już raczej tak. Tylko tam co jakiś czas będziemy dobudowywać pokoje NPC-tom. No, jak będą dochodzili, jak będziemy się rozwijali, nowe rzeczy odkrywali. Na razie mamy zapas ich na dość spory czas. Stone wall'e. Dobra. Tylko nie wiem, słuchaj, a jak zrobię te kamienie, nie? Z blika. No. I później z nich można jeszcze jakieś lepsze ścianki zrobić, nie wiesz? Bo nie pamiętam. Sam nie wiem, może sprawdzić, zawsze może się przerobić z powrotem, nie? Mhm, dobra. No to zrobiłem. No i pięknie mamy. Gdyby się przydało jeszcze zrobić takie schody, to sobie zrobię. O, mam kurde, piękny mam piękną wizję. No da się. Kurde, takie tak się taka cisza była, myślałem, że ci net wywalił coś takiego. Nie. No, 76 i teraz zrobię te lepsze. Po co tyle zrobiłem, ale to zaraz zmienię z powrotem. Chociaż jeszcze druga wieża będzie robiona. Nie wiem, czy ona jest nie jest za niska, lukni. Już patrzę. Może troszkę wyższa, co? Okej. Zaraz ci powiem, bo chcę zrobić. Dobra. Wielki żółwiu, wspinaj się. Ja chyba ze dwa wyżej, co? No, dwa wyżej by było okej. Kurde, ja te liny miałem zrobić. Zrobię z linami, zobaczymy, jak to będzie wyglądało zaraz. O kurde, wyjechałem. Jeszcze te. I walniemy teraz linę, żeby tutaj było w miarę ok. Nie wiem czy podwójną, potrójną. Zobaczy się. Tylko tutaj muszę. Aha, bo tu się tylko. Powoli się przyzwyczaiłem, że się kilofem wszystko niszczy. O, co fajnie. Aczkolwiek momentami wyciągam ten młotek. No, bo kiedyś się praktycznie wszystko młotkiem niszczyło. Pamiętam jeszcze te czasy. Stół młotkiem, piecyk młotkiem, workbench młotkiem. Czasy młotka już minęły. Kamienia łupanego, nie? Super, jednego mi brakło. To nice.
A u ciebie jak tam? Schodki robisz takie dobre? No, żebyś no jakoś fajnie, fajnie wychodziło. No, no. Epic. Epicko. W końcu będzie się tu mogło mieszkać. Ułatwienie w końcu, a nie skakanie po tych górach co chwilę. Przynajmniej przy domku będzie git. No teraz będą nam do chaty wbijali, to dobrze, będzie jak będzie hajs. Hajs musi się zgadzać. I zrobię tam most. No to wiesz co, ty zrobisz to praktycznie wszystko w domku, ja zrobię, żeby były ładniejsze wyjścia. Dobra, spoko. Tam też możesz jakoś, nie wiem, z drugiej strony. No, zaraz coś tam pokombinuję. Metlinę można zrobić tak dla jaj, tam są te winorośla takie. No, ja już wiem, jak tą wieżyczkę zrobić, bo teraz, wiesz, musiałem obmyślić, jak to po kolei. Teraz już wiem. Szanowna Driada mogłaby się odsunąć. Dziękuję, pani Driada. Icebreaky zrobię tego od razu z 50, bo zaraz będę robił drugą. Co ja żebym zrobił? No nie wiem, ty byś musiał tutaj przyjść sobie później zobaczyć, jak to wyszło, czy ci to się podoba. I zaogarnąć. Zrób ninjają. O, spoko jest. Tam u góry tylko sobie pochodnie postawił się, będzie okej. O właśnie, pochodnie, dobrze, że mi przypomniałeś. Tam tych samych krajach, tam u góry, nie tak, to by fajnie wyglądało. No, no. O, no. Tutaj też walnę, żeby nie było takiej ciemnoty. Ale git, fajnie. Na szczęście to nie Minecraft, żeby się tutaj jak w ciemności respiło wszystko. No no. Kurde, teraz bym musiał odliczyć, ile tutaj mniej więcej kratek żebym zrobił. Raz, dwa, trzy, cztery kratki od krawędzi, od końca domku, dobra. Driado, czy ty masz zamiar zwiedzać świat? Nie, to odejdź proszę. O, ale mi nagle przyspieszyły klatki. Nie, cały czas stoi na 40. Ja nie wiem, o co chodzi z tym, ale... No nie, ostatnio nagrywaliśmy, to cały czas 60 stałe no. Było. Ja też tak na początku miałem. Nie wiem, może przez to, że ostatnio się bawiłem tym F9, dopóki nie zmieniłem i ta kolorystyka tak mi się co chwilę zmieniała. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie no, ja się niczym nie bawiłem, więc... Czy mógłbyś się odsunąć, szanowny panie? Dziękuję. Na 2, na 3 to robiłem, dobra. Te drzewa coś wolno rosną, kurde. Czy może przez to nie rosną, że są sadzonki jedna koło drugiej? Nie, raczej nie. Nie mam pojęcia. A fajnie, że młotkiem teraz można sobie ustawiać jak chcecie, żeby dany blok wyglądał, kurde, to jest naprawdę super, hej. Mm-hmm. Tutaj będzie tak. What? Aha, jak jestem głupi. Wszystko źle zrobiłem. Dobra, czaję, nie piszę takich durnych komentarzy. Było ładowusowane. Co zrobiłeś? Ja w tą stronę wierzę, kurde. Miałem w lewą stronę zrobić, a zrobiłem po środku, wiesz? A. Ja pierdziel. Dobra, dirta dawać mi. Wszystko spierdzieliłem, weź, kurde. Raz, dwa, trzy, tu jest czwarta, dobra, czyli teraz tak. Tutaj dopiero będzie to, okej. Kawałek drewna, tak. Kurde, oczywiście źle, bo jakby inaczej.
Kurde, piękny most normalnie. Jakbyś tylko mógł to kurde przyjść, to zobacz, nie, kurde. No idę zobaczyć. O, kurde, drzwi zamknięte, tak się zastanawiam, czemu nie mogę iść. Yeah, pierdzie. Kurde, linę wykorzystałem jako płotki, nie? Ej, niezłe. No, teraz muszę tylko tam jakoś to sobie... Może przez tą wodę jeszcze jakoś, co? Zrobiłbyś? No, zrobię. Byśmy mieli taki wylotowy. Ej, ekstra to. Jeszcze wodospad pod spodem. Epickie. No. Niezłe. Super. Nareszcie, że fajnie, że nie trzeba skakać, nie? Po tych. Jak jest klasek wyżej, kurde. To jest teraz po prostu schodki boskie. Fajne można zrobić. Kurde, Terraria to jest jedyna taka chyba gra 2D, która wciąga naprawdę. Dobra, może jeszcze Rayman. Na 8 muszę mieć, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O kurde, jeszcze lepszy pomysł. Ten pomysł będzie najgenialniejszy z moich pomysłów, ale nie zdradzę ci nic. Och, to nie, ja nie będę podchodził, później mi pokażesz. No tak, slime przebrany za królika. Nie widać cię. Wcale. O, chyba dobrze zrobiłem, nie wierzę. Kurde. No, czas na najtrudniejszą rzecz. Ale wierzę, że się uda. Tutaj co prawda będzie trochę inne wejście, wyjście. No i wiem, że źle zrobiłem, no kurde, no nie. Znaczy dobrze jest, ale dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Ok, nareszcie, o, dobrze. O, a skąd ja mam ten? Gwiazdkę w butelce. Da się wyjąć ją? Nie. Ach, good. Akurat mi jednej brakuje, no to szkoda. Gdzie ja mam te liny? Tutaj są. A! Czy to było w ogóle w Terrarii możliwe? Noc się robi, uważaj na dzikie bestie. Dam radę. Jedyną dziką bestią jest slime przebrany za królika. Na razie chyba tak. W ogóle kiedyś to ja pamiętam, że w tej Terrarii to bardzo dużo było tego przeciwnika, te latające małe oczy, wiesz? No. A teraz tak sucho w nocy jest. Może rzeczywiście przez te góry takie dookoła naszej miejscówki. Kto wie? Ciekawe. Stonewall, czy to było to? Chyba nie. To jest to. Nie, nie to.
Łe, dobra, jest git. Dobra, druga wieża zrobiona, można powiedzieć. 0-0 na klawiaturze. No bo się zabiję, nie? Znowu mi 5 brakło. Dobra, muszę się nauczyć robić więcej, bo to wracanie to naprawdę denerwuje. Dobra, ja już wierzę, kończę. Teraz weźmiemy się, znaczy ja się wezmę za robienie, znaczy powiększenie pomieszczenia. Dobra, git są identyczne. Identico. Mam nadzieję, że oni tam wchodzić nie będą, a zresztą nie wchodzą, niech giną. Dobra. Od razu się przygotuję, najpierw porobię surowce i dopiero polecę. Ja tego nie mam, chyba nie. Dobra, to trzeba zrobić dosyć sporo. Ice brick wall, czy to jest to? Nie to robię, fuck it. Miał być snow, a nie ice. Tu jest tyle tego, że już mi się zaczyna po prostu baniaryć, nie? Tyle tych walli, tu chyba mam z 10 rodzajów, nie? I teraz szukać. Połowa z czego jest ice i snow. Dobra, ogar. Najpierw zrobię snow bricki. Dobrze. Zrobiłem. Teraz znaleźć te ściany. Czy to jest to snow brick? No. Git. Wreszcie. Szanowne oczęta mogłyby mi nie przeszkadzać. Dobra, zrobione. Idziemy robić. Tak myślę, że dosyć dużo zrobię tego pomieszczenia. Materiały mam, tak więc już będzie na zapas. A ty jak, co tam robisz? Te mosty? Kurde, zobaczysz, kurde, na razie nie przychodź, nie, bo tu mój plan pójdzie drzazgi. Nie wyszedł pożądany efekt tak jak chciałem, ale... Nie jest źle. Nie jest źle, nie jest źle. Czyli najważniejsze. No to jest najważniejsze. Kurde, już 400 dirta tu skopałem. No, niezły rekord. Naprawdę ułatwili tak teraz to, nie? Że więcej w tych stakach, że jest po prostu niepojęte. No, boskie to jest. To jest normalnie nasze muzeum. Co? Będzie takie wielkie jak... najgorsze to robienie tych ścian. Kurde, chociaż nie wiem, no. Z tym młotkiem nie jest takie, tak źle. No, nie jest źle. 5 razy szybciej na pewno kopię niż tamtym. Tamtym to chyba pół godziny. O, tamtym to by było. Walnę wam tu po... Ej, a słuchaj, jak się rzuci glowstick, to on znika po jakimś czasie? No. A zresztą walnę pochodnie. Na razie na podłogę, żeby było co nieco tu widoczne. Już się do jakiejś jaskini dokopałem. Dobra, to będzie już git. Długo się jest git. Później najwyżej się będziemy przez to przebijali.
Oczywiście zabrakło mi 5 sztuk. To jest normalnie dzisiaj podstawa. Taki nudny trochę odcinek, nie? Bo tylko kopiemy, robimy. Ale kolejnych już będzie akcja. Będą kamienie. To jest najważniejsze. Będą kamienie. Na mojej głowie. A w końcu kiedyś taki odcinek musiał być. Nadszedłby prędzej czy później ludzi. No, jeszcze będą kiedyś w przyszłości. Na pewno będziemy jakieś bazy wylotowe coś robili. To będzie długi let's play, tak więc spoko, loko. No. Ciekawe mnie w ogóle, jak będzie oglądalność takiej serii. No nie. Bo my jeszcze nie wiemy, my dopiero tego. Jak jedna osoba tak nagrywa, to ja zauważyłem, że ten, że dosyć dużych tutaj nie ma aż tak wyświetleń. No, też to zauważyłem. Dobra, sprawdźmy crafting, bo chciałbym sobie zrobić wiadereczko. No, potrzebuję 3 irona, no to... Mam 24 irona, ale przy czym mogę zrobić te wiadereczko. O, jest. Kurde, to będzie normalnie the best baza, jaką kiedykolwiek robiłem. My się tu... A robiliśmy, no. W setnym odcinku, nie? Koniec gry, kurde, baza rozbudowana na ćwierć mapy. Pół ziemi rozkopane, nie? A tu update. Kolejne 100. No. No ale zanim my to skończymy, to może wyjdzie jakiś średni, no, nie za duży update. Wniesie co nieco do gry, to jeszcze się seria przedłuży. Bo szczerze to ja jestem tak nafasowany teraz na tą grę, że mogę grać i grać. No. Dobra, to ja idę dorobić tych klocków. Graj bricki, to nie to. Gdzie mam te woodwole? Chyba będę musiał iść niedługo po ściany. Chociaż nie wiem, no mam 128, nie widziałem. Łe, to może styknie. Może styknie. Może nie będzie tak źle. A jednak przed nim pożądany efekt taki bardzo chciałem. Już prawie skończyłem. Skończę to. No ja już też kończę. Tylko ściany położę i kawałek ściany. Znaczy ściany i sufit i gitara. Teraz tylko znowu najpierw kloki muszę zrobić. Znowu bricki. Dobra. Tak, byłem w chacie, zapomniałem najważniejszej rzeczy. Jakiej? Nie mów. Drzwi! Dobra, teraz jeszcze chciałem sobie te ściany raz, dwa położyć. Czy tam gdzieś dalej budujesz, czy tam gdzie przed chwilą, przy tej, gdzie robiłeś ten most? Zobaczysz. Trochę przegiałem pałę z tym wyjściem, ale dobra. Miało być małe wyjście, do wali, kurde, na pół mapy. Git, git, będzie. Będzie git. A słuchaj, jak ustawić pochodnie tak na ścianie? Da się tak po prostu? No tak, po prostu tak stawiasz na ścianie. Wow. Ja tutaj tak ładnie porozstawiam, kurde, mol. O, śnieg z deszczem mam pod ziemią, nie? Taki dziurawy mamy sufit normalny. Nie, tu. Chyba są równo, ale to tylko moje podejrzenia. Dobra, jest git chyba. Jest git. A ty skończyłeś? No. Zaraz, tylko ja postawię ostatni element. Okej, ja w ogóle zobaczę, ile jest tam na liczniku. O, gitara, równe 30 minut. Ja też zawsze tak spojrzę. Równo 30 minut albo minuta przed lub po. Dobra, to, zapraszam cię. O Jezu. Do mojego wyjścia. Biorę fujarę i idę. Mam się bać? Normalne wyjście. Most już widziałeś, tylko teraz postawiłem pochodnie. O. I czas na najlepsze, co chciałem zrobić. O, podwodne przejście.
Ja pierdzielę, ładne, dobre, dobre. To trochę kopania miałeś, niezłe, kurde, dobre. Tak to bym zaskakał. Fajnie to wygląda. I tu już dwa tego wodospadu jeszcze spływają. No nie, nie, zarepiści. No i kurde, pięknie wyszło. Co spływa woda. No ja pierdzielę, idę popływać. Nie! Zniszczysz wodospad. Jak zniszczę, zobacz. I teraz się... cała woda teraz wyleci! Ja. O! Aha, teraz można pływać. Ale bajorko zniszczyłeś. Jakie bajorko? Dobra, to stawiamy jeszcze raz. Czekaj. Teraz już nie wejdziesz. No. Aha. Teraz by trzeba było wodę skąd wziąć. Czekaj, mam wiaderko. Masz wiaderko? A tutaj mam pół tony wody, więc... I chodzącą rybę. Dobra, klocuszek. Dobra. A zresztą... Nie tak. O, rybka nawet się zadomowiła tam. Nie chce pływa, mamy akwarium swoje. Akwarium. Tak dziwnie, bo pół na powierzchni pływa, ale nie wnikam. Niech nie będzie. Trzeba to zgłosić. No, epicko, naprawdę. Jeszcze jedno wiaderko? Idę popływać z rybką. Jeszcze jedno wiaderko? Zabił rybkę, o nie. Jak mu wydupił? Idę kulka jeszcze zamordować. Dobra, to co, kończymy odcinek, nie? No kończymy. Kurde, tych dyni jest naprawdę coraz więcej. No dobra, to dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w kolejnym, w którym już na pewno porobimy ciekawsze rzeczy, czyli kopalni itp. Tak więc no. No, niedługo, mam nadzieję, że też do piekła dojdziemy. No. Ej, on zniknął! Kopać. Co zniknął? Slime. Już go zabiłem? A mi zniknął, dobra, nieważne. No dobra, to dziękujemy i trzymajcie się, cześć. Cześć.